Hej kochani, dziś zapraszam was na test podkładu. Widzicie już dobrze po tytule i widzicie, nie mam na buzi właśnie podkładu. Jestem w trakcie makijażu, trochę dziwnie to wygląda, jakbym była dosłownie chora. Jak mam właśnie zrobione oczy jeszcze tak na fioletowo troszeczkę, a nie ma podkładu, ale zaraz to naprawię. Pierwszy raz będę dziś mieć na buzi podkład Double Wear, słynny już tutaj, znany dobrze z Estée Lauder. Ja nigdy nie miałam go na twarzy, nie wiem czy miałam kiedyś jakąś próbkę, ale wiecie, próbki są nie w takich kolorach jak trzeba. No i słuchajcie, pierwszy raz dziś go przetestuję i sobie zobaczymy, jak się trzyma. Muszę wyjść z domu, na dworze jest śnieżyca, więc stwierdziłam, że będzie dobry moment, żeby właśnie ten podkład przetestować. Powiem wam natomiast najpierw, co mam na buzi, jakbyście się pytali, bo testuję sobie też dziś cienie od Hani, Glambox edycja pierwsza. Są Glam Shadows, 12 cieni, przepiękne kolory, wpadające w taki złoto-fiolet. Dużo jest takich właśnie fioletowawych odcieni. Bardzo mi się podobają. Widzicie, jak to wygląda na oku. Mam nałożone chyba z 6 kolorów, mimo że tego tak nie widać, może z daleka, ale naprawdę mam sporo kolorów. Nie mam kreski żadnej, mam tylko tusz. Także dziś na oku to. I będę wam na pewno osobny film o tych cieniach robić. Ale w ogóle piękne opakowanie. Bardzo mi się podoba. O wiele bardziej niż te palety magnetyczne, standardowe. To mi się bardziej podoba. Jakoś tak wygląda, tak jak taka elegancka paleta. Także zobaczcie sobie, że jeszcze nie widzieliście, zostawię wam link na dole. No i na brwiach mam Deep Brow Pomade z Anastazji, już mi się kończy, w kolorze blond. I może się wydawać to ciemne, bo właśnie nie mam podkładu. Okej, no to co, podkład. Podkład bardzo kryjący, który ma się trzymać na miejscu, często stosowany przez panny młode, często stosowany na takie właśnie ważne wyjścia, ważne okazje. Jego takim zamiennikiem, najczęściej porównywanym do niego, jest kolor tutaj z Revlonu, tańszy oczywiście od tego Double Wear, ale podobno ten jest nie do pobicia. Ma SPF 10, no i podobno bardzo dobrze się trzyma. Kolor, który mam, to jest 2N1, z tego co widziałam, jest dosyć beżowy. Podkład nie ma pompki. Ja sobie nakładam, o właśnie, kupne włosy. I będę go nakładać pędzlem Sigma Flat Kabuki F80. Bardzo go lubię do podkładu. Także wylewamy odrobinę. Muszę sprawdzić, bo wydaje mi się, że można dokupić pompkę do Double Wear. Jestem prawie pewna. I mam nadzieję, że dobrze dobrałam sobie kolor. Pierwszy raz Double Wear. To jest po prostu niesamowite, że tyle lat jestem na YouTubie, a jeszcze tego podkładu nie testowałam. Faktycznie pachnie, słuchajcie, jak kolor z tej. A ja kolor z tej bardzo dobrze znam. Rozprowadzę go, tak wiecie, dookoła, wszędzie. Będę blendować. Jest dość blady. Bałam się o ten kolor, bałam się, że czy nie będzie właśnie za jasny, ale wolę chyba jaśniejszy niż za ciemny. Dajcie mi znać, czy znacie ten podkład, czy miałyście go. Wiem, że jest dosyć popularny. Jest to hit tej marki. Dajcie mi znać właśnie, jakie są wasze odczucia po stosowaniu tego podkładu i czy rzeczywiście go porównacie do Color Stay'a, czy jest lepszy. Wiem, że wyszła też druga wersja, taka chyba trochę lżejsza tego podkładu. Wydaje mi się, że trochę lepiej byłoby go nałożyć jednak gąbką, żeby uzyskać bardziej naturalne wykończenie. Nie wiem, jak to wygląda w kamerze, zaraz wam się pokażę z bliska. Ale ja go na buzi widzę, szczególnie właśnie tutaj w zmarszczkach się zbiera. Ale przykrył wszystko, to jest, no jest mega kryjący, jest bardzo kryjącym podkładem. Trzeba było go dosyć szybko rozblendować, bo on szybko mi zastygał na buzi. Tak wygląda na buzi. Jak widzicie, tak jak wspominałam, wszystko mi zakrył. Tworzy delikatną maskę, ale nie jest taki bardzo... Nie jest taki matowy. Nie mogę powiedzieć, że on jest taki, wiecie, mocno matowy. Jest właśnie mocno kryjący, ale ma takie delikatne, świetliste wykończenie. Jeszcze nie wiem, co o nim sądzę, powiem wam szczerze. Na pewno wiecie, jak wrócę do domu za jakiś czas i będę go wieczorem zmywać, to wam się pokaże. Ogólnie, widzicie, jest godzina 17. Widzicie dobrze? Widzicie. Także wrócę i pokażę wam, która jest godzina. O rety, wiecie co, dotknęłam teraz buzi i w ogóle on zastygł. W ogóle, wiecie co, jak się normalny podkład, normalny, jak się taki, nie wiem, podkład L'Oreala czy jakieś inne nakłada, no to nie ma od razu takiego uczucia, to jest po prostu, mam już suchą buzię. Sucho budzie, tak jakby była delikatnie przypudrowana. Mega dziwne uczucie, no. Pierwszy raz coś takiego widzę, żeby tak się jakby wtopił w tą skórę. Ja teraz sobie buzię upudruję, tutaj szczególnie w strefie T. I użyję mojego ulubionego zestawu do konturowania z Too Faced. Najpierw jasny puder, Light Cocoa, tu pod oczy, na środek nosa, tu. I teraz Medium Cocoa. Ok, tak to wygląda w całości. Nieźle to wygląda, naprawdę nieźle. Jest
jestem zadowolona i z krycia, i z tego, jak wygląda na buzi. Natomiast jestem ciekawa, jak się będzie nosić, czy się będzie ścierać. Nie wiem, natomiast czy nie jest to za jasny nadal kolor. Mimo, że się troszkę przybrązowiłam, to wydaje mi się, że jestem troszeczkę za blada, ale może to tylko moje wrażenie. Na usta nałożę sobie nowość z Models Own w kolorze Stark 02. O, ale matowy. No dobrze, kochani, to już tyle. Ja teraz uciekam, muszę wyjść z domu, jak mówiłam, na śnieżyce. Cały czas się patrzę do lusterka, bo nie mogę się do tego podkładu przyzwyczaić. Wiecie, to jest jednak pierwszy raz. Jest to podkład drogi, więc jest to trochę ważny dla mnie test. Zobaczymy, czy ten podkład będzie rzeczywiście kolejnym moim hitem. Wiem, że są osoby, które go kochają, są osoby, które go nienawidzą. Nie mogę się jeszcze przekonać co do koloru, ale pewnie się przyzwyczaję. I okej, widzimy się, jak wrócę za jakiś czas i nagramy sobie później podsumowanie. Hej kochani, już wróciłam. Już wam pokazuję, którą mamy godzinę. 21:30. Muszę spadać, bo zaraz będzie nasz serial. Więc tak, byliśmy na dworze, byliśmy w galerii, padał śnieg, nagrywałam, więc tutaj przy lampach też, wiecie, trochę się wyświeciłam. I chciałam wam pokazać się właśnie po tych paru godzinach. Już idę się zmyć, bo już nie będę siedziała przed telewizorem w makijażu, już zresztą najwyższy czas. Następnym razem niestety nie powiem wam o tym, czy ten podkład zapchał, czy nie, zresztą to jest kwestia indywidualna, nic mi się na razie nie dzieje z twarzą. Jak widzicie, trochę bardziej się świecę, trochę się wyświeciłam, ponieważ moja skóra zaczęła się przetłuszczać. Natomiast ten podkład trzyma się jak magnes mojej twarzy i nie zszedł mi, mimo właśnie różnych tutaj działań po drodze. I dotykałam swojej twarzy i tak dalej. Cały czas mam wrażenie, że mam taką suchą skórę, zupełnie inną niż przy pozostałych podkładach, także jest tutaj różnica. Naprawdę fajny podkład, nie jestem przekonana do tego koloru, ale już się po tych kilku godzinach przyzwyczaiłam i pytałam się dziś wszystkich, i moją przyjaciółkę, i Darka, jak ten podkład wygląda. Moja przyjaciółka stwierdziła, że kolor jest nie do końca, natomiast Darek stwierdził, że wyglądam bardzo ładnie i on uwielbia, kiedy mam właśnie taką jednolitą cerę, taką wygładzoną. Powiem wam, co mi się najbardziej podoba, tylko zrobimy sobie zbliżenie, bo najbardziej podoba mi się to, że widoczność porów jest bardzo, bardzo zniwelowana. Nie mam tutaj takich widocznych porów, jak nieraz przy innych podkładach są takie podkreślone. Co mi się w tym podkładzie nie podoba, że jest troszeczkę maskowaty, ale nie zbiera się jakoś mocno w zmarszczkach, nie widać go jakoś mocno, nie waży się na tej skórze. Troszkę zaczął się oczywiście świecić, ale to jest normalna sprawa. Po kilku godzinach ma prawo, zresztą byłam i w cieple, i w zimnie. Wiadomo, jak różnie skóra reaguje. Wygląda ogólnie bardzo ładnie i naprawdę trzyma się tej skóry, także ja nie dziwię się, że panny młode decydują się właśnie na ten podkład, bo jest bardzo dobry. Nie czuję go na skórze, nie mam takiego wrażenia, że on jest jakiś lepki, że mam taką maskę jakąś, że coś mi tutaj na tej twarzy przeszkadza. Absolutnie tego nie mam. Jest naprawdę bardzo lekki na skórze, właśnie nieodczuwalny, ale faktycznie jest taki maskowaty, na żywo widać, że mam ten makijaż. Jakby się przyjrzeć, widać właśnie z bliska, że ten makijaż jest na twarzy. Także na pewno będę go jeszcze nosić, testować przez następne dni. Będę was informować, jak mi się nosił, czy mnie zapchał, czy mnie nie zapchał, bo tutaj różne są teorie, ale wiecie, każda skóra jest inna, więc nie powiem wam. Nie kupujcie, bo mnie na przykład zapchał. Dajcie znać, czy miałyście ten podkład, co o nim sądzicie, jak wam się podoba tutaj w kamerze. Wiadomo, tu mam mocną lampę na siebie, sztuczne światło, więc też to troszeczkę inaczej wygląda niż na żywo, ale ogólnie jak patrzyłam do lustra, to mi się nawet podobało. Także to tyle, zostawcie kciuki do góry, jeżeli podobał wam się ten test i piszcie mi na dole, które podkłady mam testować w kolejnych filmach, ponieważ mam tych podkładów całkiem sporo. Chciałabym tutaj zrobić wam kilka fajnych testów i zrobić podsumowanie na przykład mocno kryjących podkładów, co o tym sądzicie, albo matujących. Na pewno nagram, bo mam sporo podkładów w swojej toaletce. Dobra, kochani, ja uciekam. Zostawcie kciuki do góry i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.